powiedz, co doradzacie? No więc ja tutaj mam taki zestaw regeneracyjny, który jest ze mną zawsze. A może go mam w innym, o tutaj jest dobrze. I on jest bardzo poręczny, no zajmuje bardzo mało miejsca. To jest zasłonka na oczy. To jest nadmuchiwana taka poduszka pod kark i tu są jeszcze zatyczki piankowe do uszu. Czyli drzemka. I ten zestaw w każdej sytuacji pomaga. I wożę go ze sobą wszędzie. Ale prawdą jest też, że bardzo pomocny bywa tak zwany tour manager. Jeżeli wyjazd trwa dłużej niż jeden dzień, to bardzo ważna jest kwestia, w jakim hotelu się zatrzymamy. I ostatnio na przykład tak mi się zdarzyło, że kiedy graliśmy w Słupsku, a do Słupska z Warszawy się jedzie długo i niestety tylko częściowo autostradą, a potem już bardzo złą drogą, no to nagroda była w postaci hotelu spa, gdzie był basen i sauna i rano można było sobie wchodzić w tej saunie i popływać w basenie i było bardzo przyjemnie, no ale potem jechaliśmy 3 godziny do Malborka, bardzo niedobrą drogą, więc cały ten relaks niestety już poszedł. Słupsk, Malbork, ciężki odcinek, ciężki odcinek. Ja mam sposób na regenerację, tylko zerwę etykietę, żeby nie było reklamy, chociaż i tak wszyscy poznają po kształcie butelki, ale co tam. Ja sobie tutaj wlewam, znaczy wodę mam, dolewam do niej witamin, witaminę C, w dużej ilości, tak, witamina C, woda, magnez, no i tak mówię sobie, że to pomaga. Co jeszcze? Nie, nie ma nic lepszego niż sen. Dla mnie sen i witaminy to jest to najważniejsze, jeśli chodzi o regenerację. Kupię sobie na zaraz. Wodę, a ja ci dam witaminy. A masz witaminy? Mhm. O, super.